żona pochodzi z Poznania. No więc wysłaliśmy Wici do Poznania, że będzie takie przedstawienie w telewizorze. Rodzina powiedziała, aha, no to zobaczymy. Podobno, znam to z opowiadania. Usiadła rodzina przy pączkach i przy herbacie. Zaczęło się to przedstawienie, no i wszyscy patrzą. Wyglądałem tak, jak opowiedziałem. Jednym ze świadków tego oglądania, tego przedstawienia była nieżyjąca już w tej chwili bardzo starsza pani, ciocia Bronia, jak mi żona opowiadała, zacna kobieta, która już nie bardzo kojarzyła, o co to chodzi. Brat siostry podejrzewał, że trzeba pomóc starszej pani i powiedział, ciociu, to jest brat Elżuni. Ciocia powiedziała, oj, nie ma ona szczęścia. To jest takie wprost, ale bardzo często ludzie przyjmują nas jako człowieka, który był jakąś postacią i nie należy się temu dziwić. Nie trzeba tłumaczyć, nie trzeba wyprowadzać ludzi z błędu, chyba że ktoś ma takie ambicje jak ja przed chwilą, że chciałem się usprawiedlić przed Państwem, co ja robię. Ja też nie wiem, jak się robi Mercedesa albo inny przyrząd, akurat Mercedesem nie jeżdżę, ale tu wsiadł, no to mnie nie interesuje, bo ma jechać i koniec. No.